Cześć, witam Was w kolejnym unboxingu mojej recenzji pudełka naszych ulubionych plastikowych figurek. Dzisiaj będzie to produkt no, stosunkowo świeży, który już spędził trochę miejsca na mojej półce, w sensie nie wyjęty z pudełka. Jest to produkt Warlord Games. Nosi on nazwę, jak zresztą widać, Landsknecht Missile Troops. Oryginalnie jest on w zamyśle produkowany przez Warlord Games, to ich systemu Pike and Shot. I przeznaczony jest do, no nazwijmy to umownie, wcześniejszego okresu, z jakim związany jest ten system bitewny. Tutaj są to wojny włoskie. No i tak jak widać, no generalnie są to żołnierze z bronią palną lub z kuszami, chociaż nie wiem, wydaje mi się, że szczerze powiedziawszy, kiedyś gdzieś czytałem, że chyba wcale nie było potwierdzonych przypadków użycia przez Landknechtów kusz. Ale może się mylę generalnie. W każdym razie można ich złożyć spokojnie jako arkebuzerów. Jest tutaj, tak jak widać, 30 figurek w skali 28 mm. Tym razem w sumie nie mówię o tym, ale cena za to pudełko to jest po prostu rozbój w biały dzień, w sensie pozytywnym. Tu dziękuję bardzo mojemu lokalnemu sklepowi Vanaheim, który mi to pudełko sprowadził w cenie, no cóż powiem, poniżej 80 zł. Dostajemy 30 chłopa poniżej 80 zł. No jak śledzicie mój blog, zapewne się orientujecie, że ja te figurki użyję najprawdopodobniej do Age of Sigmar. Jeszcze bardziej prawdopodobnie do Kings of War. W Pike and Shot na razie nie gram, aczkolwiek być może zauważyliście, jakiś czas temu były dostępne za darmo reguły do wszystkich gier historii, czy do wszystkich, do Hail Caesar, Pike and Shot i Black Powder. Można było sobie spokojnie ściągnąć wersje PDF-owe tych podręczników, także wszystkie trzy ściągnąłem i generalnie nie wiem, w którym momencie tym spróbował. Aczkolwiek domyślam się, że puryści, patrząc na moją armię, która generalnie jest koniecznie historycznie pomalowana, pewnie by padli ze zgrozy. Okej, jak zwykle z drugiej strony mamy pomalowane figurki. Jak zwykle się jakoś przyczepię, bo wyglądają jakieś tak dziwnie, albo dziwnie zdjęcie robione, albo nie wiem, tak. Nie wiem, tak średnio atrakcyjnie wyglądają, jeśli chodzi o cieniowanie. Tak. Dobrze, zobaczmy, co jest w pudełku. Ten zestaw w ogóle, to już mówiłem, chociaż nie mówiłem. O, tutaj mamy karteczkę. Dziękujemy bardzo Mireli. Ten zestaw to były figurki, które kiedyś trafiły na Kickstartera firmy ProGloria. Kickstarter się nie udał. Warlock później to wszystko wykupił. I stąd teraz mamy takie zestawy wydawane. Tak, to znaczy być może na moim blogu widzieliście moich pikinierów, z którymi zrobiłem troszkę kitbash, mieszając ich z figurkami Perry Miniatures. Bardzo dobrze się figurki razem prezentują, znaczy w sensie skali. I zapewne z tymi zamierzam zrobić podobne mishmasze, przynajmniej z niektórymi. Okej, jak widać, tak. To co jest fajne, czego Caesar z jakiegoś powodu nie ma, dostajemy też takie podstawki, które możemy wykorzystać. No ja będę je, podążając za tym, jak ta moja quasi-historyczna armia jest, na jakich podstawkach jest, no ja będę ich indywidualnie na okrągłe podstawki i później będą ewentualnie, jeżeli będą grali w Kings of War, stawiani na odpowiednie movement tray.
No i tak, jak widać mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięć, przepraszam. Pięć takich wyprasek. Na każdej jest po sześciu ludzików. I są oczywiście też opcje do każdego z tych ludzików, do każdego. W sumie mamy tak, nie mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, czyli każdego z tych plastikowych chłopków możemy złożyć jako kusznika lub jako arkebuzera. Dobrze, znaczy to nie jest zawsze takie oczywiste w tych zestawach historycznych, szczególnie w Perry, którzy często te zestawy mieszają. W sensie, jeżeli jest powiedzmy tam 30 figurek, to tam 18 można złożyć jako arkebuzerów, jakąś tam liczbę jako halabardników itd., itd. Po prawdzie właśnie też w zestawie z pikinierami landknechtowymi, to landsknechtów, przepraszam. Też były takie opcje. Znaczy, można było złożyć kilku arkebuzerów, kosztem oczywiście posiadania mniejszej liczby pikinierów. Natomiast tutaj można złożyć jednych i drugich w tej samej liczbie, znaczy zamiast jednych albo drugich, oczywiście. Pojawiły się tutaj nowe, w zasadzie chyba wszystkie. Tak jak patrzę, tu jest tylko jeden korpus, wydaje mi się, że ten. To jest ten, który był obecny w zestawie dla pikinierów. Pozostałe natomiast to są inne korpusy, co jest fajne. No, oczywiście już teraz żałuję, szkoda, że nie miałem go wcześniej. Znaczy on nie był wcześniej dostępny wtedy, kiedy pikinierów robiłem. Tak jak mówię, jest to stosunkowo świeża sprawa, małe, wiem, miesiąc, no nie, miesiąc w żadnym wypadku, między 2 a 3. No i można było wtedy ich bardziej wymieszać. Ci są, w przeciwieństwie do pikinierów, są lżej uzbrojeni, opancerzeni, że tak powiem. Znaczy żaden z tych korpusów nie posiada napierśnika, co było z kolei wśród pikinierów dość częste i w sumie to samo można powiedzieć o główkach. Zasadnie nie widzimy tu żadnego hełmu, no poza jednym. Główki są w sumie no nie te same. Mamy też tutaj, no nie jestem pewien, czy dokładnie jestem w stanie powiedzieć, które są nowe, ale no jest parę innych w każdym razie. Jest jeszcze jeden zestaw wydany niedawno. Landsknecht Zweihänder, ale myślę, że niekoniecznie mi się podoba, jak te figurki wyglądają. Znaczy one wyglądają tak samo, ale dodane ręce z mieczami, tam są jeszcze dodane metalowe rączki z halabardami. Jakoś do mnie nie przemawia ten zestaw, i tam jest absolutnie dokładnie to użyte, co w zestawie z pikinierami. W przeciwieństwie do tego zestawu, tak jak mówię, tu są troszkę inne części, inne korpusy, dlatego kupiłem sobie ten. Znaczy, raz, że też potrzebuję, chciałem zrobić arkebuzerów, strzelców. A no cóż, powiem szczerze, że z Zweihänderami dostanę przy zestawie Games Workshop. Jakże jest to jeden z fajniejszych zestawów dostępnych dla Imperium. I też rozmiarowo nie odbiega tak strasznie jak niektóre inne zestawy Games Workshop w porównaniu do tych historycznych. Okej, okay. Dużo ględzenia. Może popatrzmy teraz na szczegóły tych figurek. Okej, okay. Wydaje mi się, że już tu kiedyś mówiłem, czy raczej pisałem. W każdym razie szczegóły na tych zestawach Warlorda, które niejako odziedziczyli po Progloria, są absolutnie świetne. Myślę, że to dobrze widać. Może jakiś fokus, tak, nie? Zobaczcie, naprawdę te wszystkie, no dość kolorowe, oględnie mówiąc, i przesadzone w formie stroje Landsknechtów, naprawdę wyglądają tutaj świetnie.
Znaczy, ktoś, kto się do mnie bardziej zna, wydawało mi się, że kiedyś mówił, że one z historycznością tych akurat tak nie do końca może jest. Ale co by nie powiedzieć, naprawdę są świetne i można je pomalować. No, chwilami żałuję, że ja pomalowałem je, prawda, na takie barwy, jakie przyjąłem dla mojej armii Free Peoples. Natomiast jeżeli by chcieli pomalować bardziej historycznie, to niewątpliwie jest to sporo zabawy, bo no, trzeba użyć niewątpliwie więcej kolorów niż tam do strojów, niż ja użyłem, czyli na pewno trzech czy cztery jakieś tam maksymalnie. Tutaj u góry też widzicie główki, też bardzo dobre, naprawdę detale. Na całych figurkach jest naprawdę ciężko znaleźć jakieś nadlewki, które trzeba by skrobać. No nie widać, no jak tutaj widzicie, staram się gdzieś tutaj pokazać, co by trzeba skrobać, ale no niewiele jest. Tak jak mówiłem, tutaj mam broń, do każdego jest kusza lub arkebus. Katzelberger, słynna broń boczna Landknechtów. No i troszkę takich małych bzdurek, które można użyć lub nie. Są tu też, to są, bo uciekła mi nazwa prawidłowa, Boże, wajchy, urządzenie służące do naciągania kuszy. Nie chcę się teraz sfokusować. O. Tu widzimy bełty, natomiast z boku jest urządzenie, które służyło do naciągania kuszy. No i tak mniej więcej to wygląda. Jedna sprawa, która nie została poprawiona, czy może zmieniona, to dobrze widać. No, zastanawiałem się kiedyś, dlaczego. A już wam pokażę, o co mi chodzi. Chodzi o to, że mamy tu trzy korpusy, o, dokładnie te trzy wyglądają zupełnie naturalnie i są bardzo fajne. Natomiast te trzy są z kolei dziwne. I to tak, teraz to na pierwszy rzut oka nie widać, zaraz pokażę przykład tutaj. One, znaczy, nic im nie dolega w sensie szczegółów, prawda, czy wykonania figurek, tych korpusów, natomiast one mają nogi pod bardzo dziwnym kątem. To jest dla mnie niezrozumiałe. Na początku tego nie dostrzegałem. Znaczy, pamiętam, jak malowałem mojego pierwszego pikiniera. O, tutaj widać to na zdjęciu mniej więcej. I on ma nogi pod dziwnym kątem. Że korpus ma jakby tak na wprost, natomiast nogi ma pod kątem tego korpusu i to wygląda bardzo dziwnie. Pamiętam, jak skleiłem tą figurkę, to tak myślałem. Bo tak jakoś mi nienaturalnie coś wyglądało. Wydawało mi się, że to chodzi może o to, że ręce rozmieściłem tak, że nie w marszu, w sensie jedna z przodu, druga trochę z tyłu. I wydawało mi się, że to może tego wina, ale nie. Chodzi o to, że te nogi są pod takim jakimś dziwnym kątem. I to się nie da w ten sposób iść. Ja próbowałem. No ale to, no cóż, no, to taki szczegół, nie szczegół. No może komuś to bardzo przeszkadzać. Ja nad tym jakoś specjalnie łez wylewał nie będę. Ale no szkoda, że ktoś tego nie zauważył i nie zmienił. No i tak, no i to w sumie tak naprawdę tyle na temat tych figurek. W sensie temat patrzenia na to, jak one wyglądają z bliska. W przeciwieństwie do pikinierów, niestety, no chyba niestety, w sumie nie ma tu żadnej innej ramki, z której by można zrobić jakieś dowództwo. W pikinierach taka ramka była, więc zapewne posłużę się tam czymś, co mam. No i teraz tak, gdzieś tu już dwie te figurki wyszarpałem. I zaraz zobaczymy, jak one się prezentują. Dwóch takich panów, które już tutaj złożyłem na szybko. O, proszę. Po raz kolejny, naprawdę fajna figurka. Ktoś to też mówił, że oni coś z głowami. No nie wiem, faktycznie no proporcje może coś tu jest. Głowa, ramiona generalnie. Tu może być trochę problemu, ale nie wiem, po malowaniu i po ustawieniu ich to naprawdę, tego naprawdę nie widać. Może ja ich nieco z boku uchwycę.
No i oni będą się całkiem dobrze prezentowali z całą resztą, prawda, tych moich panów. Jak widać skalowo, to są takie miszmasze generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, Perry Miniatures i no i właśnie Warlords. No jak widać, oni skalowo się bardzo dobrze z nimi komponują. Generalnie zamierzam, szczerze powiedziawszy, zastąpić Games Workshopowych strzelców, którzy są ogromni w porównaniu do tych figurek, tymi właśnie Warlordowymi, żeby to jakoś tak w skali było. Co prawda cały czas powtarzam, że to nie ma znaczenia, bo na stole generalnie te figurki się prezentują na tyle jednolicie, że nikt na to jeszcze nie zwrócił mi uwagi, dopóki sam na to nie zwróciłem miał uwagi. Ale tak jakbyś sobie pomyślałem, że czemu nie. No i to będzie w sumie tyle w tym wydaniu mojego wideo bloga, a przynajmniej jego części wideo. W sumie no tak, na zachętę powiem, że tak, że technologicznie i jakoś tak organizacyjnie zbliżam się, żeby sfilmować i zrobić jakiś raport pisemny. No cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji, do komentowania i dzięki i do następnego razu.